Kurde, czeskiego filmu ciąg dalszy. Gostek mówi, że ja nie mogę tak sobie jechać tędy, co tam, gdzie te samochody wjeżdżają. Kurde, mówi, ty, nie ma akurat bossa, nie widział, ale tam nie wolno, jakiś asfalt tam kładą. Nie, ja tam nie widziałem żadnego asfaltu, ale mówi, kurde, Gostek, nie można tam tędy. Ta brama, co tu jest zamknięta, co tam początku, tego tam kilka wcześniej minut, co była, to tam jest brama i jak ona jest zamknięta, to znaczy, że jest pełny plac, że tu się nie wjeżdża, że trzeba na ulicy po prostu parkować, nie? Ale nie wiedziałem, to ja sobie zrobiłem kółko, sobie jechałem tam, gdzie samochody, no ale kurde, skąd ja mogę wiedzieć, nie? Dobra, ludzie, kurde, muszę zorganizować trochę. Więc tak, kurde, ja mam 4 portfele, cholera jasna. Mi się to wszystko myli, kurde. Kanadyjski i amerykański osobisty i firmowy kanadyjski. Milionów tutaj nie ma, wierzcie mi. Są zaledwie grosze, żeby przeżyć. Ale żeby się mi nie myliło, kurde, ale ja tu w ciężarówce tego nie zostawię, biorę ze sobą. Więc dobra, numer pokoju 420. No nic, no. Faks, o 12 czekał, dobra. Tu mam, za 2 dolary wziąłem internet. Aha, a tu jest rachunek na kartę kredytową, to muszę to schować. Dobra, nikt z firmy nie dzwonił, jest 6 wieczorem u nas. Więc raczej już nie zadzwonią, więc raczej już prawie pewne, że będę tu kiblował. Zresztą ja i tak już teraz mam, kurde, hotel, to już, co ja teraz zrobię? Zajebiście jest, kurde. Nie wiem, czy dzisiaj do Meksyku, dzisiaj chyba sobie odpuszczę Meksyk. Położę sobie tutaj po tych, kurde. A to nie ma nic ciekawego, Chili's, ten Hooters. Hooters, kurde, to są te takie, kurde, sexy dziewczyny podobno. A to tam akurat mnie to nie jara. Dziewczyna w staniku ci serwuje piwo, kurde, ludzie, kurde, no. Dobra, słuchajcie. Kończę. Ta moja paszcza, kurde, pod dziwnym światłem bardzo strasznie wygląda, ale dobra. Kurde, playboyem i tak nie jestem. Znaczy, jestem playboyem, tylko nie jestem Brad Pittem, kurde. Wakacje. Dobra, kurde, 3-dniowe wakacje, 2,5 dnia wakacji. W Meksyku, kurde. Znaczy w Meksyku, no kurde, przy Meksyku, ale do Meksyku się przejdę jutro, tak na cały dzień. Kurde, jeszcze dzisiaj może. Więc tak oto wygląda ten cały motel. No dziwny taki, zrobiony w stylu na hotel. Tutaj mam, kurde, spoko miejsce. Basen tu jest niby. I taki, mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięciopiętrowy, kurde, ten, no. Pięciopiętrowy motel i najtańszy z wszystkich, no zobaczymy, jak będzie w środku. Zobaczymy, mówię, tym razem w liczbie mnogiej, bo nas jest 6. Czy ja, moje ego, moje alter ego, pojeb i dwóch jeszcze innych. Kurwa, to jest zamknięte. A, dobra, żeby bokiem nie wchodzić. Więc tak to wygląda, panowie i panie. Taki oto to jest. Taki oto to jest typ hotelu. Ty, fajne są te okna, że ci nikt na zewnątrz nie widzi. Please do not park in front of the building. Dobra, jak, gdzie tu jest wejście? Tu jestem ciekaw, gdzie tu jest ten? Czy tu jest, kurde? Tu mają tą... Ej, czekaj! Jak tu mają maszynę na lód? Czy oni mają, kurde, lodówkę? Kurde, jak zajebiście by było, gdybym jeszcze lodówkę miał. Fuck! Jak nie będę musiał przetargać swoją z tego, z ciężarówki. Kurde,
niewygodnie. Świdzie. Czwarte piętro. Dawaj, dawaj. No, czyli taki widoczek, to jest czwarte piętro, to jest sześć pięter. Jestem ciekaw, na który moje okno, na które, którą stronę będzie. 401, 406, 407, 420, 426. O, na samym końcu będę. Czyli kurde, więcej siławnia. Jak będę musiał, jak bedrowce, kurde, targał do pokoju. O 420. Czekajcie. Kurde. Będziecie świadkami. Jak to tutaj działa? Kurde, mi wszystko leci. Tak to jest, jak się chce nagrywać. Dobra. Jak to tu działa? Hold card toward the sensitive. O. I tak to jest. Fuck, nie ma lodówki. Cholera. Dobra, nie będę marudził za taką cenę. Ty, ale tu jest jakieś większe światło. Kurde, muszę swoją lodówkę przynieść. Kurde, nie będę ciepłego piwa pił. Ty, ale dobra, więc ty, jak to wygląda? Ale czekaj, gdzie tu jest światło na tego? Światło, kurde, jest... Ty, tu nie ma światła? Ty, tu jest światło. Jak to się, kurde, tutaj... Ty, trochę technologii, kurde, i się gubię. Fuck, ludzie, czekajcie. Dobra, tak się przekręca. No i co? Jest tu jakiś cwaniak? Ty, no nie, no psajcie, no za 45 dolarów. Spoko. O, też taki jak w Nogales. Wrażenie, że to jest, kurde, bez betonu, a to jest zwykły jakiś taki... Zwykła taka ta... Nie wiem, jak oni to nazywają, ten kurde... Ten materiał. Ty, ale czemu? Oni tylko jedno okno mają. Kurde, że to było całe... okno. Ty, patrzcie. Można by to... Dobra, nieważne. Więc co, przynajmniej mam widok na ciężarówkę. Spoko jest, ty, kurde. No nie, na widok. Nie ma widoku na nic ciekawego, no. Ale dobra, jest. Więc tak wygląda pokój, ludzie. Czekaj, telewizja. Jak to tutaj działa? Zresztą, kurde. Tak jak w tamtym, w tym Sunnyside w Waszyngtonie. Kurde burdel, że nie wiadomo, jak te kanały zmieniać, że muszę się pytać, że to trzeba... Nie, tutaj zrobione jest na prościówko. No. Więc co, ludzie, no? O ty, kurde. Najważniejsze. Klima. Fuck, ludzie, klima. Klima. Klimę trzeba, kurde, mieć spoko. Kurde, fajnie, ładnie, ciepłe kraje, ale... Więc tak to wygląda, ludzie, no. Taki oto to jest typ pokoju. Jest lampa, lampa. Dobra, trzeba się rozebrać, kurde, umyć. Następne piwo otworzyć. No nic, no, słuchajcie, no co, sami widzicie, jak to wygląda, no. Taki pokój, no, tak to wygląda. Jest okej. Okay. 3 dni wakacji. Dobra, jest. Dobra, więc z cyklu Polak kombinuje. Wiecie co, bo mam cooler w ciężarówce. Mam cooler w ciężarówce, ale widzę co, mi się nie chce go trachać. Ja tu nie mam żadnych rzeczy,
co musiałbym w kulerze trzymać. Więc co ja zrobię? Tu Polak kombinuje. Lodu do śmietnika. I to będzie moja lodówka na piwo. Po prostu. Więc idę. Więc co, idę po lód. Zdrówko wasze, panowie i panie. Kurde, muszę coś zjeść, bo tak na pusty żołądek. Dobra. Jest to maszyna na lód. Ty, no ludzie, za 45 dolarów na noc. To nie jest motel, to jest hotel, kurde. Ze względu... Kurde, trzeba na dół jechać, fuck. Trzeba na dół jechać. Wiesz co? To ja pójdę po drugi ten. Żeby 1000 razy nie jeździć. Czekaj. Ice first, second i piąte. A nie, ty, ja mogę na piechotę iść, kurde, na piąte. Piąte piętro. Ty, no ja jestem w hotelu, ludzie, to nie jest motel. Motel to jest takie, kurde, że masz oddzielne wejście. A ty, to jestem w hotelu, kurde. Taki, kurde, tani hotel, no. Kurde, niezłe jajo. Dlatego tutaj kierowcy często... Czy to jest znany hotel kierowców, no. Od razu mnie się zapytała ta pani z przodu, czy ciężarówką jestem. Jak to działa? No cooler, spots, pants. Co? Only ice buckets. No tak, no. No cooler, spots, pan, trash bags. Dobra. Jak to się otwiera? Jezus Maria. Czy ja muszę zawsze się główkować? Jak to się tu otwiera? O. Wiesz co? Kurde, widzieliście, co chciałem odwalić? Trochę technologii. O, pięknie. Kurde. Zdrowie, Patole. Kurde, muszę jakąś siatkę wziąć na te puste puszki. Zapomniałem ciężarówki wziąć. Mój kosz na śmieci. Będzie z łazienki. Więc dobra, co dalej? Starczy lodu? Starczy, co? Gdzie co? Nagram, jak to już będzie końcowy ten... Końcowy... Wygląd, kurde. Kurde, nie mam paznokci. Nie mówcie mi, że co? Że zabiłem Michaela Jacksona, jak to powiada Popek. Aha. Pasito, pasito, suave despacito. Ty, patrz, widzę siebie. Tu widzisz siebie w lustrze. A, pasito, pasito, suave despacito. Kurde, jedna piosenka mi siedzi w głowie. Numer 4.
Dobra, ludzie, żarty żartami. Kurde, czekaj, znowu. Ach, cholera. Żarty żartami. Ale ja, kurde... Dobra. Zdrowie. Patrzcie, okno się otwiera. Na tyle, że można by wyskoczyć. Chcę karek złamać. Basen jest. 8 feet, ty, to 2,5 metra. Tu można by się nawet, kurde, i utopić tutaj. Pompa, faza, czad. Dobra, kurde. Idę się wziąć za siebie. Wreszcie. Kurde, coś do żarcia muszę kupić. Jakiś hamburgera, kurde, coś przynajmniej. Tu jest jakiś, to jest ten Whataburger. Kurde, a meksykańskiego żarcia nie ma tu w pobliżu, co? Patrzę, kurde, tutaj nie będzie chyba meksykańskiego żarcia. Nigdzie. No dobra, pista. Słuchajcie, tutaj, kurde, ten Gateway Truck, nie? To jest Gateway Truck Plaza chyba, ten truck stop, tam kiedyś były, kiedyś było paliwo, ja nawet się kiedyś tankowałem tam. Teraz już od dawna już nie ma, jeszcze za moich czasów, mojej ciężarówki już nie było paliwa. Tylko nie, na przykład te reviews, nie, na tym fucking Google, nie, słuchajcie, no tak jak ja mówiłem wcześniej, hardkorowe to jest miejsce, nie, tam był hardcore, nie, no to tu na przykład jeden z ten, jeden kurde z tych, nie, reviews całych tych, kurde, co piszą na Google, nie, it's dirty, it's all outdated, they're pickpockets, panhandlers and hookers. If you park here, definitely not be a quiet night. Prawda. Rock and roll tam jest. Tam jest, kurde, tam nie ma spokojnej nocy. Tam ci pukają, tam ci chodzą, tam, kurde, narkomani wstrzykują se, wciągają cokolwiek, nie? In bad part of town. No, ja wiem, ja tam się nie znam, gdzie jest bad part of town, ale no tam jest hardkorowo, mówię. Tam jest hardkorowo, więc się nie dziwię, że to jest ten bad part of town. I'll give it one star because I was in this place. Czy to, że to nawet, kurde, nie wierzę, że to jest w Stanach takie coś, nie? Wygląda jakby na piąty, nie trzeci świat, tylko piąty świat. No i oczywiście prostytutki. No i tam takie, no. Słuchajcie, no nie, tylko po prostu... Czekajcie, jeszcze jakiś jeden komentarz był. Czekaj, gdzie ja to widziałem? No tak, że tutaj po prostu nie ma, ten truck stop jest, kurwa, nie przyjeżdżać tu. Czekaj, tutaj to jest ten gostek, o. This is a dangerous place to be, very dangerous if you're a white man or woman. Słuchajcie, kurde, ludzie, ja tam byłem często, ja jestem biały. Słuchaj, jak chcesz mieć spokojną noc, tam się nie jedzie. Jedziesz na imprezę, jedziesz szukać przygód. Tam się jedzie. Wiecie co, ja chyba może dzisiaj nie pojadę do Meksyku, bo mi się nie chce. Więc może dzisiaj tak dla... Jak ktoś mówi, dla starych czasów, może się przejdę do tego baru. Przejdę po tym truck stopie. Chociaż wam pokażę, bo jak już tak mówię o tym truck stopie, jak tutaj wygląda to, to chociaż może wam pokażę, jak to wygląda naprawdę. No chociaż moje, tak kawałek się przejdę, nie? Zobaczyć, jak to tam... Tam fajna ta restauracja była. O, bym na wynos wziął sobie, kurde, żarcie w tej restauracji. O! Jeżeli tam jeszcze ta restauracja jest, nie? Bardzo dobre meksykańskie żarcie, nie? Dobra, kurde, umyty. Świeży. Kurde, nie chce mi się, jutro się ogolę. Ale wiecie co? Też tak się zastanawiałem. Ja wam mówiłem, nie? Ja tam takie te, kurde, diety, nie diety, takie, kurde, robię... Znaczy dietę, no. W trasie staram się jeść tak zdrowo, chyba że gdzieś kibluję. Mam czas. To wtedy ja sobie nie żałuję, kurde, żarcia, nie? Bo się nie będę jakiś, kurde, puszek tuny wkrzaniał i ogórków, kurde, i cebuli na przykład, nie? Więc, ale dzisiaj wiesz co, bo ja mam cały bochenek chleba, taki, kurde, zdrowy,
zdrowy bochenek chleba, ma połowę, połowę tych wszystkich gówien, co takie zwykłe chleby, nie? Więc wiecie co, ja dzisiaj, kurde, nie będę, bo mnie korczy na ten Whataburger, kurde, ale nie dzisiaj, jutro. Jutro sobie zrobię labę, dzisiaj jeszcze tak zjem, tak kurde, w miarę zdrowo. Czy jakieś kanapki z tym, z cebulą, kanapki z ogórkiem, kanapki z tuną, kanapki z takim groszkiem. Dobra, jest. Gdzieś kurde, nie, bo tak już piąte piwo piję i to tak mi kurde trochę wchodzi. Na pusty żołądek to tak nie za bardzo. Dobra. Więc kurde, idę do ciężarówki po żarcie. Dzisiaj kurde, nie wiem, tego Meksyku mi korci, ale chyba jutro sobie zrobię. Cały dzień w Meksyku. A dzisiaj się przejdę. Może do tego Hooters pójdę. Ten Hooters, Chili's. I do tego baru, kurde, w Gateway Truck. Tak tylko, kurde, odwiedzić stare moje śmieci, nie? W Hooters nigdy nie byłem, w Chili's raz byłem. W sensie taki sportowy bar, no. Restauracja, bar. Nic ciekawego nie ma. Właściwie tam... Kurde, to po co ja tam idę właściwie? Do Hooters bym poszedł, zobacz, bo nigdy nie byłem. Czy to jest taka rodzinna restauracja, czy to naprawdę, kurde, dziewczyny w stanikach podobno, kurde, chodzą. Znaczy seksy ubrane są. Mnie to tam akurat wali takie coś. No tak z ciekawości, kurde. Najgorsze to jest to, że kiedy dzisiaj pójdę w tango, to będzie mi korciło na Meksyk, kurde, pójść. Teraz lokalnie jest 7.30 dopiero, kurde. Tak na Meksyk normalnie się na 8.09 chodziło. I tak do 12.00, pierwszej tam jest najlepsza impreza, nie? Czyli dzisiaj jest piątek, o kurde, będzie mi korciło, fuck. Fuck, jak ja pójdę w tango, to jest chujnia za przeproszeniem, nie? Ale dzisiaj jakoś tak nie jestem w formie. Fuck. Więc kurde. Wypadało dzisiaj by, kurde, na przykład przejść się do tego, kurde, całego Hooters, tak dalej. Piwo wypić jedno. Bo nigdy nie byłem w Hooters. A z drugiej strony tej Gateway, tam nic nie ma, słuchajcie, to tam nie ma wrażeń, ale tak, kurde, moje stare śmiecie odwiedzić. Ten Gateway Truck Stop, nie? Ten cały bar. Cholera. Więc nie wiem, dobra, idę najpierw, kurde, coś ty, bo 5 piw. Ile już dzisiaj wypiłem? No, 3, 4. 5 piw na kompletnie pusty żołądek od, kurde, fucking ponad 24 godzin. Mimo, że to jest słabe piwo, to jednak trzeba coś zjeść, kurde. Dobra. Dobra, let's go. Kurde, ja siebie znam. Będzie mnie dzisiaj ciągnęło na Meksyk, kurde, no, fuck. Dzisiaj nie jestem gotowy na Meksyk. Kurde. Nie, bo tam ja się zatracę w tym Meksyku, nie? Muszę na spokojnie tak pójść, nie, kurde, na wariata. Cholera jasna, no nic, no. Zobaczymy. Kurde, ludzie, jak tu się nie wkurwić, no. W co ja wdepnąłem? Cholera jasna. Kurde, no. Fuck. Ale patologię odwalam. Kurde, bochenek chleba, tylko wziąłem ten nóż. Wziąłem. Kurde, kierowca w Ameryce będzie jadł chleb, kurde, z ogórkiem i z cebulą. Kurde, i groszek z puszki, i tunę z puszki. No dobra, dzisiaj tak po tego, no spokojnie. Jutro już jakieś takie normalne żarcie trzeba będzie dziać, nie? Kurde, robotniczy hotel. No tak to wygląda.
Kurde. Porządek zrobić. Czekajcie, wiecie co? Dobra, więc wziąłem drugie te. Drugi lód. Kurde, ten lód. O faka, to tak kurde cieknie. Cholera, dobra. Niech stoi na tłum. Tak woda cieknie z tego. Tylko kurde, na czym ja sobie te kanapki zrobię? Fucking na siatce, tak? No bo co? Co mogę tu użyć, kurde? Cholera, nie wziąłem serwetek. Dobra, na siatce będzie. Kurde, te kamyczki wszędzie są. Ludzie, patolstwo na maksa. Kurde, ludzie, ja mam dwie ręce, nie? Ja to nie jestem tak jak na przykład Rafał czy inni w Europie. Tak, kanapka. Tuna, jajko, sałata. Tutaj akurat miałem jakiś kawałek sosu, więc tak sobie kurde polałem po sosie suchą kanapkę. Tu jest cebula i ogórek. To jest moje kurde, to jest mój posiłek. Do imprezowania dalej, nie? Więc kurde, smacznego. Patologia, cholera jasna, ludzie, no. Oj, ze mną byście kurde zginęli z głodu. A więc degustacja. Czekajcie, muszę tutaj bliżej to też w miarę zachować trochę czystości, żeby nie nakruszyć wszędzie. Kurde, jem suchy kawałek chleba z ketchupem ostrym. Już mokre. Jakieś piwo trzeba będzie otworzyć. To się najpierw zjem. Bo 5 piw na pusty żołądek, kurde, to mi tak nie za bardzo przeszło. Czekajcie. Cebula, ogórek. Cebula, ogórek i ketchup. Tutaj druga tuna, jajko, sałata, majonez i musztarda. Nie wiem, czy to pasuje, czy nie. Mam to gdzieś. No i dobra. Dobra, dzisiaj nie ma pikniku w parku, będzie jutro. Nasz piknik w motelu. Ja wyłączam, nie będę pokazywał jak kurde żre kawałki. Pokażę jak otwieram ostatnie. No ludziska, kurde. Tak żeby wam powiedzieć mniej więcej ostrość. Mniej więcej jak idzie, jak te daty są z tymi wrzucaniem filmików, nie? Nagrywam teraz tę trasę. Ten pobyt tu w Laredo. I dzisiaj filmik pojawił się, ostatnia trasa numer... Znaczy ostatnia trasa 2.16. Z widok. Ostatnia trasa 2.16. Się kąpią gostki. Ostatnia trasa numer 216, numer 17, czyli tam w kurw, w Rino, próba rozładunku, coś takiego, nie? Kurde, nie spodziewałem się takiego odzewu. Negatywnego, z tą cenzurą. Myślałem, że wy chcecie cenzurę. Wiem, że to mój cyrk, moje małpy. Tylko, że mówię, chciałem, myślałem, że z tą cezurą będzie trochę, kurde, lepiej, ale strasznie negatywnie to ludzie przyjmują, więc dalej będę sobą, żadnych cenzur, idzie jak idzie, spontan na maksa, żadnych kurcze pieczone, tylko jak trzeba przeklnąć, to przeklnę, bez żadnych bip, 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 bo naprawdę, kurde, jeszcze takie odzewu, od kiedy jestem na głupim YouTubie, jeszcze nie miałem. Że tym ludziom pisało i na prywatnych, i w komentarzach, żeby wypierniczyć tą cenzurę, więc będzie bez cenzury, obiecuję. Znaczy, będzie bez cenzury, obiecuję. Jak ten filmik się pojawi, to już będzie stara historia, nie? Ale tylko tak mówię. Z perspektywy czasu, jaki jest,
jaka jest data po prostu teraz, że ja to nagrywam. I filmik ostatnia trasa numer 216, numer 17, czyli dzisiaj mamy 21 kwietnia, a kiedy ten filmik się pojawi? Strzelam, że po świętach albo w roku 2018. Kurde, ale ja, dobra. Słuchajcie, nosi mnie, piję piwo numer 6 i trzeba stąd spadać. Zrobię. Kurde. Trzeba stąd spadać. Kurde, Meksyk dzisiaj. Ach, cholera. Nie wiem. Się boję, że zacznie mnie nosić, jak się więcej wypiję, ale dzisiaj, kurde, naprawdę chyba raczej dam sobie spokój. Chociaż z drugiej strony, kurde, poimprezować dzisiaj w Meksyku, wiecie co, tak wyczuć sytuację, jaka jest po 7 latach, dobrze by mi zrobiła, i jutro na spokojnie pójść już z wyczuciem tej sytuacji, kurde, ale... Kurde, jak ja pójdę do Meksyku dzisiaj, to pójdę w tango. A dzisiaj dużo nie jadłem, to mi dużo nie zabierze alkoholu. Kurde, ale aby tylko takie dylematy były, ludzie. Dobra, zdrówko. Jeszcze jedno wypiję i spadam stąd, idę się przejść. Pójdę do tego może Hooters i pójdę do tego baru Gateway Truck. Tam się przejść. Po jednym piwie tylko wypić, nie? Zobaczymy, jaka będzie później sytuacja. Najgorsze to by było spotkać jakiegoś zioma, który chce imprezować. To będzie niebezpieczne, nie? Dałem posta na Facebooku, czy ktoś jest w Laredo, czy ktoś chce na imprę iść. Ale to musiałby ktoś akurat trafić, że tu jest, nie? I też ma wolne, więc... Tak to wygląda. Dobra, ludziska. Zdrówko jeszcze raz. Więc to jest piwo numer 7, tak? 6 plus 1 na tym. Kurde, to widzę, że tutaj wylatuje woda z tego. Położę to na ziemi. To jest moje ostatnie piwo. Niestety nie pokażę wam, jak je piję, bo nagram filmik. Kurde, że wgrane są części 18 i 19 na YouTubie. Niestety są wgrane już. O mnie internet to jest, kurde, tragedia, zanim ja wrócę do domu. Więc, kurde, pijąc to piwo wgram, że obiecuję, że będzie bez cenzury. Ogień, jest pompa, jest padę, jest strzał. Dobra, ludziska, filmik nagrany. 3 minuty zajęło mi. Więc tak, żebyście wierzyli, patrzcie, 6 piw. Plus 1 na dworzu, to jest 7. Ustę biorę na wynos. A, kurde, jak być patolem, to być patolem. I co? Idę, kurde, się przejść. Zobaczcie, jak wygląda ten bar, ten Gateway Inn i kurde, nie wiem, czy do Hooters pójdę, czy nie, zobaczymy. Kurde, czy mi się będzie chciało, nie? Piwo na wynos na ulicy wypiję, kurde, a mówię, jak jestem patolem, to jestem patolem, kurde. Kto mi zabroni? Mi nikt nie zabroni, jestem polskim, nie jestem polskim milionerem, ale prawie. Nie no, żartuję, dobra, głupoty gadam do kamery, nie? Dobra, sparam stąd, let's go. Jestem ciekaw, czy widać. A jakie światło jest. Jakieś światło w pokoju na przykład, czy na przykład w nocy widać, będę musiał zobaczyć. Idę odpalić ciężarówkę, to jest moja fobia. To jest moja fobia, bo tam lodówka chodzi. Moja lodówka osobista, znaczy osobista, ta w Volvie, nie, ale ja już tyle razy się przekonałem, że te lodówki tak siadają szybko, znaczy nie lodówki, baterie, wiesz, baterie, wiecie. Kurde, nie nagrało się moje głupie nagranie. Mówiłem, że ciekawy jestem, czy w nocy te światła, co na przykład mam w pokoju, jak mam tą żaluzję u góry, czy na przykład widać, co się u mnie dzieje, nie? Bo to takie lustrzane są. Lustrzane, kurde, okna. Niby, że nie widać, ale tak z ciekawości muszę zobaczyć. To kurde, widać coś z zewnątrz, czy nie? Ty nie widać, patrzcie, bo mam... A nie, no okej, okay. A jest, ty, to jak ja łażę, to mnie widać, kurde, dobra, to ja nie mogę. Tak, tak, patrzcie, jest to, kurde, okno, widać, widać. To jest moje okno chyba.
To albo to. Dobra, więc muszę uważać, kurde. No ja wyjdę z prysznica. O Jezu, patrzcie, widzieliście gostka? Jebnął w ten. Ale jaja, nie wiem, czy to się nagrało. Jebnął w ten słupek, kurde. Tesoro apartamentos. Patrzcie, jak sobie ludzie mieszkają. No takie, kurde, mini bloki. Tutaj tak samo zresztą nie, czekaj, nie tutaj, to jest hotel. Kurde, ale jakieś meksykańskie żarcie gdzieś tutaj zapachniało. O, dobra, jasna. No, tutaj też takie bloki, znaczy bloki. Apartamenty, no. Ciekawy jestem, jakie ceny są. Kurde, ludzie, jakie uwielbiam Laredo. Jestem jak ryba w wodzie tutaj, kurde, no. Fuck, ja bym tu mógł mieszkać. Bez jaj. Zakochałem się w kulturze latynoamerykańskiej właśnie tu w Laredo, kurde. Co to jest? No, to jakiś kościół. Kurde, najgorsze, że muszę trochę się przejść do tego Gateway Inn. No dobra. Przejdę się na moje stare śmieci. Jak to się nazywało? Ten truck stop. Kurwidołek. No tam, kurde, naprawdę. Patologia na patologii, kurde, była w tym, na tym truck stopie. I tak dalej zresztą jest, nie? Pytałem się. Zaciągnąłem języka. Dalej ten sam syf jest. Tak samo. I tak se próbuję przypomnieć. To chyba był ten hotel tam. Tam z dala widać, tam jest taki płot. Ileś tam lat temu. Taką laskę wyrwałem z Meksyku. Amerykankę akurat. Ale w Meksyku, ty, ja tam do niej poszedłem. W nocy. Pamiętam, że przez płot, kurde, przeskakiwałem. Tak, to jest ten motel, dwupiętrowy, ale jaja. Moje stare śmieci. Tam z nią spędziłem noc. Wróciłem do traka, żeby po godzinie znowu wrócić kurde do niej. Oh fuck. I pamiętam, to było takie dla mnie, wiecie co, to był szok, bo po raz pierwszy mi się zdarzyło, że laska po prostu nic, zero, wyrzuciła mnie jak śmiecia. Znaczy nie wyrzuciła mnie, rano ona mówi: dobra, no to cześć, trzymaj się. Ja mówię: okej, dobra, o co chodzi? Mówi: nie, no już ja jadę z powrotem do domu. Ona z Florydy gdzieś była, nie? Powiedziała tylko: zamknij drzwi za sobą, nie rób syfu. Ty, poszła, koniec, zero kontaktu. Po raz pierwszy zostałem wykorzystany, kurde. No i stare czasy, stare czasy. No to jest kino. Ale kinowi, mówi mi nie. Nie jest tak źle. Ten truck stop już tutaj jest, ty, ale ja tu nie przejdę. Oh fuck. Kurde, bo to jest jakaś fosa. Kurde, chcę to piwo wypić. Jeszcze jedno, co wziąłem z nami. A nie, dobra, mogę tędy przejść. Zdrówko. Wiem, kurde, na ulicę. Ludzie, kurde, kto mi zabroni? Jestem wolnym człowiekiem w końcu. Tutaj dopić, zanim tego baru pójdę. A kurde, zapach. Klimat jak na Kubie. A jest zajebiście, z mopa jest faza, jest czarna. Akurat, wiem, perfekt. Kosz na śmieci tutaj. Jakby pomyśleli specjalnie o mnie. Zdrowie. Jeszcze jeden łyk i let's go. Zobaczę, co tam się dzieje w tym barze. Nic się nie będzie działo tam w tym barze, ale... Tak, kurde, przejdę się na stare śmieci, nie? Ach, kurde. Zajebiste wakacje, kurde, wiecie co? Jakie to jest przyjemnie. Tak się mówi. 3 dni spędzi w ciężarówce. Inny odpoczynek, jak masz, kurde, motel, czy tam hotel. Ludzie, to jest, kurde, niebo a ziemia, no, w porównaniu, naprawdę, bez jaj.
Nie da się porównać tego, nie? Warty każdy grosz spędzony za ten pokój, nie? Żebyście nie mówili, że nie wrzucam śmieci. Więc tu jest ten cały truck stop. Kurde, tutaj nie wiem jak to się... Jak to jest, tutaj gdzieś czekaj, to chyba od tyłu się teraz wchodzi. 7 lat temu tak było, kurde, to się pozmieniało. Siedzi całe to warzycho. Dobra, wyłączę kamerę, bo chuj się. Słuchajcie, patologia, cholera, tak to wygląda, zmieniło się. Nie wiem, czy mnie słychać. Nie ma nikogo. Ale za to, kurde, milion prostytutek na zewnątrz jest. Kurde, no nie chcę ich nagrywać, no bo kurde, no bo nie, no. Ale nie, może było widać, jak szedłem, nie? Tu kiedyś restauracja była, patrzcie, nie ma tej restauracji, kurde. Stało w tego typu spelunach, nie ma papieru, ludzie papier wrzucają gdzieś tam, kurde, do kosza. Kurde, jest pompa, jest woda, jest co? Tutaj nie działa. Nie no, działa, co oni pierdą? Pierwszą, że nie działa. Działa. Kurde, ale syf. Dobra, ludzie, lustra nie ma. Więc co, wypiję to piwo. Kurde, nagle w prostytutki, no. Bo przecież nie mogę tak kamerować, kurde. Tego się nie da się nagrać. Już prostytutka przyszła. Gdzie jest jej drink? Ja mówię, ty, no. Fuck, no, kurde, wiecie co? Co mnie no wkurza? To jest takie właśnie nachama, nie? Kurde, człowiek nie może sobie piwa wypić, tylko od razu już... Gdzie jest mój drink? Ja mówię, tyle nie dzisiaj, kurde, nie mam kasy itp. I ten... Bo jutro to wrócę. Co nie wrócę tutaj, ale dobra, tak się mówi, no wiadomo. Każdy wie, o co chodzi. I mówi, bo z drinkiem coś innego będziesz miał. Ja mówię, no ja wiem jak to działa, nie? Kurde, ludzie, fuck it. Nie widziałem, że to aż tak... Wcześniej te prostytutki tutaj nie były aż tak nachalne, że w ciągu 5 minut jesteś, kurde, nagabywany tam przez sieć nas z tym. No szkoda, że nie mogę tego nagrać, no. Ale, no sorry ludzie, kurde, ja nie lubię tak prostytucja, te sprawy to nie jara, no. Ja lubię sobie poznać dziewczynę, pogadać, kurde, gdzieś wyjść. Wiecie, no takie kurde normalne jakieś, a nie prostytucka, kurde, jest godzina, tu, tego, tamtego, już, dziękuję, do widzenia. To nie dla mnie, no, nie dla mnie. To jest ona właśnie. Kurde, no nie chcę, kurde, robić chamstwa. Wszystkie 6 tu z powrotem wróciły i tu jest 3 nostków z tego. Dobra, powiem jak to będzie bardziej spokój. Dobra, jak mam kamerę na siebie. Kurde, zerkam, bo tutaj na mnie patrzą, się kurde krzywo. Jak mam kamerę na siebie, to mogę nagrywać. Dobra, słuchajcie, tutaj kurde, tak jak mówiłem, te 6 prostytutek, chyba z 4 wróciły do klubu. Kostkę już tam sobie wzięły
I ten bar to jest opanowany przez, kurde, znowu tych było Jugosławii, czyli Bośnia, Serbia, Chorwacja, kurde. Ja pamiętam, 7 lat temu to już zaczynało się, że oni opanowali bar, po prostu Serbowie tu przyjeżdżali, z Saint-Louis, nie? Saint-Louis chłopaki, nie? I nie wiem, to, czy to są Serbowie, czy Bośniacy. Widać, że kurde, takich trzech choraków, którzy, kurde, tutaj prawdopodobnie rządzą w tym barze. Znaczy rządzą, no kierowcy, no. Którzy tutaj co tydzień są, na przykład, bo z Saint-Louis mają ładunki z Chicago, nie? Czyli to widzę, że ten, że się nic nie zmieniło. Znaczy nic się nie zmieniło, bo 7 lat temu to już było opanowane przez Serbów i Bośniaków, nie? Tak to wygląda, kurde. Szkoda, że nie mogę tak nagrywać, kurde, ukrytą kamerą. O wiele lepiej, ciekawsze materiały były niż takie moje pieprzenie, kurde. Po cichaczu, kurde. Dobra, kurde, włączę, bo się na nie patrzą, widzę, że ją nagrywam. Oni chyba myślą, że jestem, kurde, tajny.